Siemano wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Naka. Ten rozdział nazywa się Śpiące Olbrzymy, więc zapewne spotkamy dzisiaj przedziwne stwory. Mam nadzieję, że będzie całkiem dobrze. Ja sobie już wypiłem herbatkę, oczywiście przygotowałem sobie jeszcze picie na podczas nagrywania. Także miejmy nadzieję, że będzie całkiem nieźle. O, kotonie toperze zlikwidowane, także jest całkiem dobrze. Jest ich tu trochę więcej, ale myślę, że sobie poradzimy całkiem nieźle. Jestem troszeczkę większy, więc nie ranią mnie tak bardzo jak poprzednio. Ale mimo wszystko potrafią mnie uszkodzić jeszcze troszeczkę, więc trochę słabo. Myślałem, że to jakieś przejście dodatkowe będzie. Znaczy coś ukrytego, ale niestety jednak nie. O Boże, nie! Nienawidzę tych ziomków, oni są tak beznadziejni. No rzucaj tymi dużymi. No... Zrobiłem unik tylko w złym kierunku, ponieważ to leci dłużej niż planuję, żeby to leciało dłużej. To jest głupie. Przestań mnie tym ultra dźwiękiem tutaj swoim macać, bo to złe jest. To jest zboczony. Outquote. Koto, nie toperzu. Znikaj! Nie! Musiał mnie oczywiście rypnąć. No jakby inaczej. Dobra, dziękuję. Mimo wszystko wolę tej energii sobie teraz nie zużywać. Może gdybym miał dwa pełne te systemy, to jeszcze bym to scheratał, ale nie mam. Dobra, dziękuję. I teraz będziesz sobie strzelał tymi. Tak, dziękuję. No nie! Muszę tego, tą jego osłonę po prostu. Jeżeli ona... Mogę go wcześniej w sumie pokonać, ale tej osłony jest zbyt dużo, żeby mógł sobie pozwolić na takie frywolne lanie go, bo ta osłona jednak nie rani. To jest troszeczkę... No Boże. Nie wierzę, zabił mnie koto nietoperz. Okej, dziękuję, że to był checkpoint. Pierwszy raz chyba ta gra mnie tak bardzo nie zawiodła. Bo to jest po prostu złe, co ona potrafi zrobić. I cię nie ma, koto nie topeszu. Zdychaj i spokój. Dziękuję. Ale widzę, że tam jest ziomek. Ziomek, który chce mi zrobić krzywdę i on tak będzie mnie atakował, prawda? Dzięki. Ja to widzę, że tu jest jakieś przejście. Albo i nie, albo może. Okej, okay. Jest! Pięknie, dziękuję. Czy ono wyglądało jak takie... Pamięć USB. Okej, zbieramy po troszeczkę zbieramy tych specjalnych rzeczy. Nie jest tak źle. Chodź tu, ziomeczku. Nie będziesz mnie dalej bił. Dziękuję za to życie tak bardzo mi się tu przyda. Dajcie mi to. No pięknie, dziękuję. Wiem, że teraz będzie pewnie jakiś boss. Znowu to oko. O, goddammit. I dwa te ziomeczki. Fantastycznie. Nie miałem po prostu czasu się z nimi męczyć. Ja wiem, co by się tu działo. To by było tak złe i tak niedobre, że po prostu to by było aż tragiczne. Okej, mogę nad tym przeskakiwać. Bardzo mi to nie zabierze. Połowę! Serio? Przedtem otwierałem to bez problemu. Może dlatego, że drzwi większe troszeczkę. Odkurzacze! Dużo odkurzaczy. W nierównym tempie lecą. I mają większy zasięg niż myślałem. Okej, ja przeszedłem. O, dziękuję. To mi się przyda. No serio? Przecież to było miliardów kilometrów ode mnie. Cześć, ziomek. Ty już nie byłeś taką przeszkodą wielką, co? O, dziękuję. I teraz to dopiero będę malutki. Nie, nienawidzę tego, jak się robię takim kurduplem. Jeszcze chodzić po tym nawet dobrze nie mogę. Okej, obieramy w takim wypadku trasę tędy. Ponieważ... Nie. Okej, nie wiem, czy tu jest ściana, czy nie ma tej ściany. W każdym razie nie spadłem. Co mnie tak bardzo teraz ucieszyło, jak nie wiem. Dobra, idziemy pomalutku. Okej, tędy mam iść, tak?
Dobrze, dobrze. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Chodź tu na kuś. Jak ty fajnie wyglądasz taki malutki z bliska. Boże, te ustawienia kamery to jest zło. Serio, to jest takie zło, że to tragedia. Tragedia. Gdzie? Gdzie tu pyszczysz? Gdzie tu pyszczysz? Nie widzisz, że ja tu idę. O, teleportation będzie. Teleportation, o Boże, nie, znowu ucieczki przed tym gamoniem będą. O Boże. Dobra, on mnie jeszcze nie widzi. Więc jest całkiem, całkiem. Dobrze. Jeszcze mnie nie widzi. Okej, on tu co jakiś czas sobie tak zerka. Nie, on teraz sobie zerka, bo ja tu jestem. Oddaj to. I teraz się tu będzie gapił, głupek. Nie gap się tu. Nie widziałeś mnie. Masz jedno oko, jak mogłeś mnie zobaczyć? Okej, dobrze. To nie jest tak popieprzone jak ten poprzedni poziom. Czyli jest całkiem nieźle. Ha, cwaniaku. Ale tu nie ma życia. Tam życie pewnie będzie gdzieś na dole, tak? Dziękuję, dziękuję bardzo. Ale chwila, teraz muszę stąd wrócić. I obejść całość, tak? Okej. Czemu nie mogę więcej dozbierać? To jest oszustwo już, to jest oszustwo, ja tu widzę. To jest glitch. No, nie patrz się tu. Nie patrz się tu. Ale wredne. Dobra. Nie, 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 nie. Chciałem jeszcze wrócić, ale tu niestety nie można przeskoczyć. Głupie to było, strasznie. Ej, teraz jestem mniejszy niż byłem. Oszukali mnie. Oszukali mnie i to strasznie. Nie, nie patrz na mnie. Nie potrzebujesz tego. Idź stąd. Dobrze, wyzbieraj wszystkie. No większe już chyba nie będę. Dziękuję. No i teraz taki maciupeńki. Okej, teraz to muszę jakoś dobrze obliczyć, żeby jednak to tutaj się tu nie popieprzyło. Okej, pięknie. To było bardzo dobrze zrobione. To było po prostu wręcz perfekcyjnie obliczone. Okej, poczekajmy. Dobrze, i teraz biegniemy, biegniemy, biegniemy za ścianę. Za ścianę! No. Gamoniu jeden. Dawaj. Dawaj, bo ja nie wiem, co tam jest dalej. O Boże, golem. O Boże, ten golem robi jakieś złe rzeczy. Dobra, golem nie jest taki trudny, jak się wydaje. O Boże, jednak jest trochę trudniejszy niż się wydaje. Nie. Taka fala uderzeniowa. Weź ziomek, ziomek weź, no. Ha, głupio ci? O Boże. I teraz jest głupio. Oddałem się, okej. Dobrze, naładujmy sobie życie. Oh no. Nie. Chyba jest źle. Chyba nawet bardzo. What the? No co ty? Jak ja to niby mam pokonać? Mam wracać, tak? Okej. Skoro tak mówisz, to ja się cieszę, że on nie robi tutaj żadnego fikumiku. Nie! Dziadu jeden. Okej, dziękuję. Ostatnia prosta. Uciekaj, nakuś. Ty, to były drzwi. Okej, jeżeli tak to będzie wyglądać, to miejmy nadzieję, że sobie poradzę. Miejmy nadzieję. Dobra. O Boże, najlepsze, co się mogło teraz trafić. Bierz to, zbieraj wszystko, rośnij w siłę. Przyda ci się, bo on tym laserkiem, kurde, z oka, Sauron, głupi, będzie napieprzał. Ha! O Boże.
Dobrze, że te nie mają tarcz. Ho, jak was głupio tutaj, tak, tak, nie! No! Widzicie? Wystarczy krzyknąć i już jest lepiej. Nie za dobrze. Bardzo nie za dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo nie za dobrze. Okej, dobra. Chciałem sprawdzić, czy to mnie będzie biło. I rani, jak najbardziej. Okej, ważne, że oni mnie teraz tak nie szlachtują bardzo, jak szlachtowali. O Boże, nie. O Boże, nie. Zdychaj. Ha, ha. Teraz wydęczę, będę wystarczająco duży, żeby... Okej, chyba zglitchowaliśmy troszeczkę grę. Nieważne, nie wnikam. Miałem się zostać taki, jaki jestem. Jest dobrze. Teraz pytanie, gdzie się tu przeteletransportuję. Okej, jesteśmy za ścianą. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Użycie, bardzo chętnie. Dawaj. Większe życie. Dawaj, jeszcze chętniej. Jeszcze więcej. I golem. Czyli golem? O nie, nie cwaniakuj, nie cwaniakuj, nie cwaniakuj, nie. Nie no, level, w którym ja bym przeżył, nie zrobił sobie krzywdy, to nie wiem, level, w którym nic nie musiałbym robić, tylko bym sobie biegał i zbierał relikty, to byłby najlepszy level. No ładuj tą tarczę. Ładuj tą tarczę, no ładuj. No serio? Czemu ty masz taki zasięg tą pałą kryształową? W ogóle te kryształy powinny mi dawać energię, skoro ja ich... Kurde... No, chodzisz tu. What the hell? Naprawdę, człowiek może mieć cierpliwość, ale niewielką. A moja już się zaczęła kończyć jakieś 3 odcinki temu. Nie mam nawet energii, żeby go zmasakrować. Serio? I teraz on sobie załaduje to gówno, wiedziałem. Nie! Lej go! Nie! Goddammit, czemu zmieniłeś, kurde, swój atak? Było tak dobrze. Zmieniłeś atak. Co, za blisko podszedłem, czy... Kipieron? No zbieraj to, mak. Nie ma takiego. No, no. Widzicie? On za każdym razem potrafił mnie ściągnąć. No ta, pięknie. Nie, nie! To jest głupie, widzieliście? Głupia kamera, nienawidzę tej kurde gry, po prostu jej nienawidzę. Nienawidzę. Nie. Teraz dobrze robisz, bardzo ładnie. Tak się umawialiśmy, że tak będziesz właśnie robił. Czego się cofłeś? Stoję w miejscu, jestem aż tak groźny. Iwanie. No, dziękuję. Ziomek, ziomek, bez takich mi tu dobrze to mnie tylko odpycha. Nie, nie, nie! Zdychaj, zdychaj! Lepiej, żeby po tym, żebym po tym coś dostał. God damn it! Przechodzę na spokojnie. Nie denerwuję się, jestem oazą spokoju. Ani troszeczkę. Nie jestem zdenerwowany, bo po co? Po co to komu? Oczywiście, teraz nie mogłem zrobić uniku. Pięknie. Nie! Ja cię pierwszy uderzyłem! Nie! 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 Dziękuję! Przedtem golałem trochę więcej, cholera! Głupia gro. I oczywiście teraz... Dobra, skoro mam się zmniejszać, to proszę bardzo. Przynajmniej mam pełne życie. Możemy patrzeć na to w ten sposób. O Boże. Jaszczurki.
Uciekaj od tego! Robię przecież uniki. Tu coś jest? Nic nie ma. Dziękuję, do widzenia. Tu coś jest. Uuu! Dziękuję. Dostaliśmy bransoletki. Pół. Świetnie. Zbieram sobie tak przeróżne rzeczy. Na stówę będzie koniec gry, ja dopiero to wszystko będę mógł żyć. Nie widzę innego sposobu, jeszcze teleportation. Leć tęczu. Ja widziałem, że do tego ziomka musimy tam dojść. O Boże. Było blisko. Nawet za blisko. Jakby jeszcze one zmieniły trajektorię i biegały w drugim kierunku. O Boże, nie. Okej. Okay. Dawaj jeszcze jednego. No dajesz. Dobrze, oko mnie tu nie widzi. No, może i widzi. Świetnie. Co, mogłem sobie tak stać i nic sobie z tego nie robić? Okej, okay, mamy życie. To jest plus. No co, nie mam podskakiwać wcale? No to wygląda, jakbym miał nie podskakiwać. Znowu smaży. Ow. Ziomek, serio? Serio, ziomuś? Okej, okay, chociaż tyle, że on tu spawa co jakiś czas. Ja się tu za bardzo nie muszę męczyć. O Boże, nie. Świetnie. Ten mnie tu musiał znokautować. Weź wal się, kurna, z tymi swoimi sałeckami. Łazi tu i se pstryko. Pstryko sobie myśli, że jest fajny. Nie! No Boże, ten to mnie będzie tu masakrował. Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Okej! Okay. Dobrze, to się wydaje bardzo fair. Chodź tu. No chodź. No czekam na ciebie. No chodź. No pozwalam ci. No z... Nienawidzę tej gry. Po prostu hejcę ją teraz bardzo. Spawej. What? Nie! No świetnie. No fantastycznie. Czemu tu jest zamknięte? Halo, te drzwi powinny się chyba otworzyć. Tak. Miejmy nadzieję, że to zrestartuje. Bo jeżeli tamte drzwi się nie otworzą, to jestem troszeczkę klopsik i jestem udupiony. A co ja mam wtedy więcej zrobić? No dziękuję. Nie, nie ma takiej kubicie. Dziękuję. Teraz wiem, że muszę tu uciekać. O. Tak, świetnie. Nie widzieliście tego, prawda? Ja pierniczę. Po prostu ta gra jest nienormalna. Chciałem przysterować nakiem, żeby tak sobie tylko lekko skoczyć. Oczywiście Mato musiał mi wskoczyć w sam środek tego promienia. Bo jakby inaczej, drzwi tu jeszcze musiały się skoczyć. Bo jakby inaczej. Nara, nie macie ziomeczku. A ty strzelaj tym okiem. No, ileż można czekać? Teraz tu się nam pojawi Golemus. Wiedziałem, dziękuję. Dziękuję. Chodź tu, golemik. No chodź, slesznij mnie. No co za matą, kurna, te golemy są głupie.
Nie, na pewno nie, na pewno nie. Dobrze, bardzo dobrze, chłopok. Bardzo dobrze. O, pięknie, to było fantastycznie wykonane. Dziękuję, dawaj życie. O, te drzwi się jeszcze zamknęły. Czuję się teraz bardzo bezpiecznie. No może nie do końca, bo mnie właśnie rozbierają. Może jakoś się dogadamy. Zostałem wyrzucony. Tak o. Dziwne, że nikt tego wejścia nie znalazł wcześniej. Nie mogli ich normalnie przetransportować. Misja ratunkowa. A to mała Gnido. Ja wiem dokładnie, jak ty walczysz. Ja to wiem. Dzięki. Dzięki za zabranie mi całego praktycznie życia. Dzięki ci bardzo. Mam nadzieję, że tu będą jakieś pojazdy, na których będę mógł się skupić i będę mógł sobie zbierać dużo rzeczy typu życie. No, ile to mam bęcać? No chociaż tyle, że to oddaje mi całe życie. Dziękuję. Out. Co? Zabiło cię? No. Dziękuję. Tak się to załatwia. Tak się to załatwia. Teraz ratujemy moim małym robocikiem moich ziomeczków. O Boże. Te, panie łopatka. Łopatka, chodź tu. What? To było bardzo dziwne. Dobra, zbierzmy, co mamy zebrać. Zapewne musimy wyjść po tej kupce piasku do góry. Ale tu są kryształki mocy, których mi tak troszeczkę brakowało. Okej, okay, halo? Więcej kryształków mocy, dziękuję. O, oh god. Ha, na pewno. Cześć, ziomeczku. Dostaniesz piernicz. Nara. Dobrze się automatycznie dezaktywują te wszystkie osłony wam. No, play to. I biegniemy dalej, biegniemy. O Boże, po piasku, serio. Siuru, 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 siuru. Okej. Okay. Ich można bardzo szybko, łatwo załatwić, jak się jest na ziemi. To jestem wtedy mocniejszy, czy kipierem? No to się tutaj mechanicznimy do góry. Hop, siup. Jaki mały, zwinny robocik. Widzieliście to? O Boże, tu jest ten prądowy. A ten co za jeden? To jest jakiś nowy. Ja, to mi się ani troszeczkę nie podoba. Ani troszeczkę mi się, ziomeczku, nie podobasz. Dobrze, że jesteś słaby. Ja jestem mocny. Po prostu progracz, MLG i tak dalej. Jakkolwiek to nazwać. Ha, widzieliście to, jaki slide? O Boże. O Boże. O Boże. Nie. O nie. O Jesus Christ. Za dużo skakania. Bardzo za dużo skakania. Ale poradziłem sobie. Jestem z siebie dumny. Bardzo dobrze mi to poszło. Dawaj to. No, nie cutscenkuj mi się. Okej, okay, checkpoint. Uznam to za checkpoint. Inaczej tego nie mogę uznać. I brzdęk. Tyle cię widzieli. Wybuchaj. Nikt cię nie lubi. O, to już wiemy, który pan tutaj pierwszy zginie. Oh no! Aj. Nie. 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 Nie.
załapić, a nie lubicie tej gry, nie lubicie. No bzykaj szybciej, nie mam całego dnia. Ja tu muszę jeszcze jechać na poprawiny. Nie, wcale nie muszę. Jakoś tak nie śpieszy mi się ani troszeczkę, ponieważ wymęczyłem się po dniu wczorajszym. No proszę, proszę mnie tu nie strzelać. Tu są dzieci, oglądają to. Dobrze, biegnijmy. Ciul będzie mnie tu strzelał. Serio? To jest czasowe? O co wy sobie jaja robicie? Gdybym wiedział, że to czasowe jest, to bym może pod to nie wszedł. Wynoś się stąd! Zranił jeden! Dawać mi życie teraz, kurde. To pewnie też czasowe. Oczywiście pod prąd muszę biec. Pod prąd, wszystko! Przeciwko mnie. O, dziękuję za otwarcie drzwi, dziękuję. Przyda się. Zostaniecie tu do rozwiązania tej sprawy. Piękny pokój. Z okna macie wspaniały widok. Naprawdę się domyśliłaś, Katrino? Bez problemu, doktorze. Chce pan prawdy? Niech będzie. Ma pan wielki talent, a jednak marnuje go pan na głupstwa, takie jak ta krnąbrna pokraka. A Wiktor, on ma wizję. Niech pan patrzy i się uczy. Świat wkrótce się zmieni i właśnie on to rozpocznie. Liczę na to, że pokój się wam podoba, bo nie wyjdziecie stąd, dopóki nie zaczniecie z nami współpracować, zamiast ciągle przeszkadzać Wiktorowi. O, a ty, ojej. Lukasie, zgubiłeś coś podczas szamotaniny, chciałam ci to oddać. Pewnie jakiś GPS nam tam władowali. No stówę, podróż pełną parą. Ale niestety, moi mili, to już jest 27... Tak, widzicie, to jest właśnie czas na przerwę. I nie wiem, czy dalej nagrywać sobie Naka, czy jednak może nie zagrać sobie w GTA. Ponieważ tych odcinków już chyba 6 będę miał. Także starczy na cały tydzień. Dobra, to ja kończę. Dziękuję za oglądanie. Trochę faili było w tym odcinku. Ale dałem radę jakoś. Jak zawsze, daję radę. Także dziękuję za oglądanie. Do następnego. Pa, pa.